Vanilla Experience, słuchajcie. Vanilla Experience. Piękna sprawa, możemy doświadczyć pięknych rzeczy. Dobra, jakąś zdolność bohatera. Okej, ja tu jestem z niedźwiedziem, stary. Patrz, niedźwiedź, jak cię mam na smyczy. Czekaj, bo tu można od szefa coś kupić jeszcze. Tak teraz patrzę, jakieś jedzenie, coś tu można kupić. 100 health i 100 mana. Ja może wezmę sobie chickena jednego po prostu, wiesz? Te dwa chickeny sobie wziąłem. Czy mój pet ma tankę jakiegoś? A ma roar? I co to daje? Causes enemies force to attack him. Strike enemy with mighty... Hej, on zniknął! No, bo już nie można kupować teraz. Oj, no. Nie zdążyłem kupić, no dobra. Dobra, to co, lecimy? Mamy healera w ogóle jakiegoś, czy nie? Jest, jest jakiś healer. QW, cleric. Divine Storm, Holy Shock, Might Blow, okej. Okay. Dobra, let's go. Lecimy, hey. Vanilla Experience. Aimed shot. Vanilla Experience. Uwaga! Boże! Za dużo Vanilla Experience, już widzę, że dostaję po mordzie. Healer, healuj! Arrow Rain. O kurde, stary, tankuj! Jak? Czekaj, jak? Ja już biorę taunta moim niedźwiedziem robię. Mam tutaj taunta w ogóle? Holy Shock, Divine Storm. Czy ty wziąłeś pewnie wziąłeś tego, healera? Nie, ja wziąłem jakiegoś Crusadera, na tym, co to jest. Mighty, aha, bo to jest taki, bo to jest MDPS, no dobra. Melee DP, no to fajnie. Dobra, mam niedźwiedzia stary tankującego, więc... Spoko, Vanilla nie był potrzebny tank. No, za moich czasów. O kurde, zostałem tego. Bardzo tak się Shadow Punk nie zaczynało, to jest w ogóle jakieś kłamstwo. No właśnie, jest... właśnie tutaj akurat ten kawałeczek jest troszeczkę inny, nie? No tak troszkę bardzo. Walling Guardsman, będziemy go bić bardzo długo jak Vanilla, dobrze. No kurczę. Krzyczy na nas. Za moich czasów. Mark for death, enemy... O kurczę, dobra, bo to mam... A dobra, bo ja nie mogę tak many zużyć, na bossa to zużyję. A co myślisz o takiej sytuacji na przykład, albo nie. Nie mów, mów, stary, mów. No, takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, są siostry i nie udaje ci się z jedną, to startujesz do drugiej na przykład. Czy siostry? Znaczy są takie, na pewno są takie sytuacje, ale moim zdaniem to jest taki troszeczkę jak desperacji, wiesz, na zasadzie, że mi się nie udało, to zrób. Czyli to też zależy, czy jakieś bliźniaczki, czy coś. Natomiast wiesz, to są dwie inne osoby, nie? Jakby ja znam, wiesz, takie przykłady rodzeństwa też gdzieś tam w podobnym wieku bardzo. No ale to dwie inne osoby do takiego stopnia, że wiesz, jedna osoba jest nieinteresująca, bo ja na przykład nie szukam jakichś atrakcji wizualnych z jednej strony, bo dla mnie to też jest tak zgubne na długą metę, ale wiesz, to też jest ważny aspekt, nie? Jakby trzeba czuć pociąg, że tak to powiem, do... O, mnie zwankitował. No właśnie. O Jezu, to jest boss chyba jakiś. Son of Aruga po prostu. O Jezu, dobra, czekaj, tamta zrobię. No to Vanilla Experience z pełną parą. No pięknie, stary, pięknie. Uwaga, robię AoE. Jep, stary, zobacz, mam woli tutaj normalnie. A ja pamiętam tych umiejętności z tego, z WoWa, to jest jakieś w ogóle oszukaństwo. Justice Hammer. Niedźwiedź zginął. Spoko. Revive pet, czekaj. Niedźwiedź zginął, niech żyje niedźwiedź. A czekaj, dobra, mam tutaj wilka, stary, zobacz. No. Więc nie, na co, miałeś jakąś taką sytuację, czy co? Stary, nie, stream tak sobie... bez oporów, stary, stream bez oporów. Nie, tak w sumie, pytam się ciebie, tak z ciekawości, bo pamiętam, że nasza ostatnia rozmowa to była właśnie o kobietach, rozmawialiśmy. Kto to? Archmage Arugal? Tutaj? No tak, wiesz, no taka skrócona wersja mamy trochę. Dobra, to Arugala to skasujemy raczej. O Boże, łopanie. Łopanie. Wejść! Ała! O kurde, panie, co się dzieje? Justy Hammer! Można go... O, dobra, bo są te. Padam! Umarłem, what the fuck? To dużo wine workerów! Shit, co on tu przyzwał w ogóle? No, czekaj, ja tu go kasuję. Jest, udało się nam go zabić. Increase your... focusing. To ja mogę... Boss loot. Co tu mamy? Można sobie wziąć, kupić te jakieś ludzi. 3 agility, to ja bym sobie to wziął. Ja chcę topór, bo brzmi dobrze, ankrę inkarnacji, bo brzmi lepiej. Strength i agility, ja bym wziął może Strength. Power brzmi super. Trzeba więcej drewna. Aha, no to tyle. Gives your hero permanent stat boost. O, to jest spoko. O, dobra, mógłbym sobie wziąć to. Gdzie teraz? Dobra, gdzie idziemy? Walling Caverns? Walling Caverns, to zawsze dobrze kojarzyłem. Były długie i nudne. Dzisiaj robiłem tą petową wersję. Okej, można kupić jakieś jedzonko. Jest mega spoko akurat. Fajne było? Petowe?
Co? Jeszcze raz? Te potowe fajne były? No, taki, no takie spoko nawet zorganizowane. To są jakieś questy. Ponoć tutaj coś z tych questów trzeba robić. Cleansing Cavern. Noralek, Serpent Bloom. Oj, Serpent Bloom. Tyle tanków. Jezu. Tyle, że to było tak, że tank biegnie pierwszy i tylko, o kurczę, widzę, że jestem, trzeba podnieść. Zawsze. O, wow. No może widzowie mają jakieś pytania sercowe. Kiedyś pamiętam, Rok miał takie coś jak kącik porad sercowych. Idziemy? Rok miał kącik porad sercowych? No, znaczy bo jak w Q&A tam ludzie się go często pytali o jakieś sytuacje i on zawsze... Zawsze mówił o sytuacjach ciekawych. Jak tankuje, zobacz. Ale spoko jest nawet odtworzone, jakby ten klimacik taki troszeczkę, nie? Tylko ten duszek tutaj tak trochę pasuje. Ja też mógłbym w sumie otworzyć taki kącik porad sercowych, mógłbym powiedzieć coś takiego po prostu... Stary, Romeo, się nie spędzaj tam, kurczę. To jest takie, bo mógłbym powiedzieć po prostu... Kto mnie ogląda, ten musi wiedzieć, że nie każda dziewczyna jest jego godna. No, bo to jest nasza elita. Ludzie oglądający mnie i ja, to już elita taka, że nie każda dziewczyna jest nasz godna. Mi się wydaje, że jesteście po prostu creepami takimi. Nieprawda, jesteśmy creepami. To, że będziemy sobie postanowić o historii na mojej grupie etnicznej, co sądzicie o królu Józefie, tam... Stary, to jest w ogóle najlepsze. Bitwa pod coś tam, kurde, Konstantynopolem. Szkalujemy. Jak sytuacja? Jak sam widzisz, ten władca był najgorszy, lepszy był ten władca. Nie wiem, dlaczego ten władca w ogóle jest tutaj na mapie zaznaczony. Co to za władca gdzieś tam? Wiesz, jak ja sobie wyobrażam takich widzów jak twoich? Wiesz, jak ja sobie wyobrażam idealnego twojego widza? Stary, tak, koleś nosi takie spodnie moro. No. I nosi takie buty wojskowe, stary, takie ten. Ma długie włosy. I stary jakiś, nie wiem, koszulkę sabatonu. A to w sumie może nie być takie dalekie od prawdy. Wbrew pozorom. Tak sobie wyobrażam. O Jezu, żeśmy spulowali dużo. No właśnie, kurczę, ała, gdzie jest ten healer, co miał tutaj być? Taki ała, umarłem. Znowu. No, to o, Vanilla Experience, o Jezu, Vanilla Experience. Ła! Przyjacielu, ała, złapali mnie! Gdzie wy jesteście? Co wy robicie? Walczymy! Teraz rzucam stary... Woli... Ej, pamiętam, żeby w Vanilli był Divine Storm. Był Divine Storm w Vanilli? O Jezus, stary... Co to za kłamstwa? Chyba jako był jako ostatnia umiejętność, wiesz? Jako tak? W tierze, no ale była bezużyteczna. No właśnie, to ja coś nie kojarzę w ogóle, żeby... Takie animacje nie w ogóle ten, w ogóle... Na pewno w TBC było. W TBC to tak, to pamiętam, ale w Vanilli? Właśnie też nie do końca wiem. Nie grałem Paladynem wtedy. Ale wiem, stary, grałem w TBC Paladynem, levelowałem zresztą. To powiem ci, że stary Paladyn nie miał w ogóle żadnych umiejętności atakujących przez bardzo długi czas, stary. Masz już jakiś cel? Tego questa wykonujemy jakiegoś, czy co? Nie wiem, tutaj, z tego co pamiętam, to tutaj trzeba było przeprowadzić kolesia. Do góry trzeba. Ten koleś miał obudzić na Ralexa. Czas ruszać! O Boże, poza koszulką sabatonę prawie miał. O Jezu! I Moltar tutaj? Czego ci trzeba? Kto tu ma jakieś kurwa wodze fantazji go poniosły chyba? Ale jest armor niezniszczalny, czekaj, to chyba to znaczy, że nie możemy tędy iść. Czekaj, no atakujemy go, czy... Co? Ja się tym zajmę. Niezniszczalny to. To taka pułapka, stary. Jeszcze, a Vanilla Experience, bugi. No, stary, te bestie pamiętam, kurde, kiedyś do kolegi przyszedłem. O nie! To normalne, to... Nie było tematu. Żegnajcie, przyjaciele, ała. O Jezu, chłopie, co żeś kurwa zrobił? Ła! Co on tu robi w ogóle? A to... Verdant the Everliving. Ej, to jest... To nie jest Walling Caverns! To jest połączenie Walling Caverns i kutwa Firemaul. Czuję się oszukany. Tak, kasujemy go na ja. Fine Storm. Co chciałem powiedzieć to, że... ja miałem kiedyś takiego kolegę, który interesował się właśnie militariami, jakimiś takimi rzeczami. Tak, no taki śmieszny koleżka. Znaczy był spoko, nie mówię, że nie. Też się interesuje militariami. Wiesz, on wiedział jaki... O Jezu. Ja się tym zajmę. O. Mutanus Devour, o nie. O nie. Dobra. O. Uwaga. A tam się biją. Jakoś dajemy radę. O, porobko to. Ale Vanilla Experience, masakra, nice. Kurde, jestem asleep. Ja też.
Nasz przyjaciel musiałby nas obudzić. O, dobra, żyje. Jest dobrze. Teraz rzucam stare strzały, woli i patrz. No znowu zasnął. Jest, dobrze. Zabiłem go, dobra. Chyba jeszcze jeden był chyba, nie? Czy coś takiego? No nie, jest ludzik, dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Armor Intelligence, Strength Intelligence. O Jezu, buty. Requires agility? O Jezu, ale to dużo agility potrzebne mi jest, żeby to wziąć. A, chcę pod, coś pod siłę. O, to jest dobre, to jest tylko, że dobre. Pewnie nie masz tych. Potrzeba więcej drewna. Kurczę. No to co, no to w takim razie to agility potrzebne? Przecież ja mam agility tyle. Razorfeny, no lecimy razorfeny, kurczę. To można zadać to pytanie sercowe? Jasne, jak najbardziej, zadawaj. Znaczy takie serio bym poprosił, jakby ktoś, bo też nie chce mi się jakieś pierdowe powiedzieć. W zasadzie, no mam kolegę i ten kolega mi się podoba, ale nie wiem jak mu to powiedzieć, bo nie wiem czy jest gejem. Ale on chce mi loda i nie wiem jak konsensus. Nie wiem w którą stronę mamy tu się ten... Nie da się dwa na raz. Czy może się zarazić? Stary, jak na samosi jakieś, kurde. A ja UI robię? O Jezu, jakie zadałem wrażenie. Matko! Czym ja stoję? O kurde, Vanilla Experience. Zabawa, nie stać w niczym na ziemi. Prawda, Nexus? Stary, no polecam. Ła, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Umarłem. I na tym się skończyła moja wielka przygoda. Vanilla Experience, ja jestem kurwa tankiem. A ja żyję. Niedźwiedź, niedźwiedź, tankuj. Biegnę. Dobiegłem do wejścia do instancji. Jest okej. Okay. Też umarłem. Fuck. Dobra. Co teraz? Spoko. Ja tam z DPS-owami trochę mocno nawet. Użyłem AOE. Shit. Jest dziewczyna, która jest bardziej przyjacielem niż dziewczyną, a jesteś młody i mało jeszcze przeżyłeś. Co robisz? Jest dziewczyna, która jest bardziej przyjacielem niż... To jest proste, to ja mogę odpowiedzieć. To jest fakt. To jest podstawowa... Znaczy nie rozumiem, co to znaczy, że jest bardziej... Kojarzycie takie... Jest taka substancja, że jak ją do ust przyłożycie, to kogoś uśpicie. Taka, ona się nazywa... Chloroform. Dokładnie. Widzę, że znasz. I musicie tę substancję kupić. Musicie zakryć... Ja wiem, dlaczego ty nie masz dziewczyny, stary. O co ci chodzi znowu, że co, że to, że creepy? Oj, tam zaraz, że creepy tam. Jezu, no nice. O. Jak poderwać dziewczynę? No to jest, stary, powiem ci, jak powiedział, jak kurwa, stary... Złożyć smoka z Lego, kurwa, no. No ej, bo nas tutaj healer blokuje. No healer. Ja się tym zajmę. Nie, to jest, wiesz, być bardziej... Człowiekiem, czy znaczy jest dziewczyną, ale jest bardziej przyjacielem, stary. No to jest w ogóle dla mnie sensu, no nie ma. Divine Storm! Mighty Blow! Jezu, te świnie tutaj. W ogóle, jak one raszują. Aimshot? Ła. To są bossy. No, to prawdziwa Vanilla Experience. No. Na moich czasach w Vanilla było tak samo. Też na swoich patrzach też parę nie padali? Stary, no oczywiście, że tak. Poza tym było złóżka czekła na Vanilla, tego co pamiętam. Nie, no, był healerem, stary. Jedynym tankiem w Vanilla w sumie to był Warrior. No tak. Z tego co pamiętam. Tak, tak. Nie tylko Warriorem mogłeś tam kochać, nie było innych opcji. Warrior? No, dopiero w TBC zaczął, wiesz, jakiś tam druid się pokazywać jako off-tank czy coś takiego, ale... Ale tak to tylko też Warriors. Też już tam w TBC coś tam robił, no chyba AOI miał dobry. Letko, no. No. Czy zaproszenie do kina jest ok jako pierwsza randka? Moim zdaniem, czemu nie? Znaczy, żeby to, wiesz... Zależy! Czy, bo kwestia jest taka, że to jest fajne, żeby spędzić ze sobą czas, takie kino, nie? Ale kwestia jest taka, że jakby randki i tak dalej, to też jest taki czas, żeby porozmawiać ze sobą, nie? A kino to jest na zasadzie idziesz, siedzisz, później... Wracasz i co? No jak planujesz jeszcze jakieś atrakcje po tym wszystkim, no to spoko. No chloroform. W zasadzie dziś chloroform, jak panuje. Atrakcje. To spoko, nie? Ale tak to raczej powiem ci, że tak średnio. O Jezu, chyba było i 5 z tym. Chociaż zobacz, jak mam HP. A znowu biegnę na miejsce. Nie wiem, po co jest ten tank reinkarnacji, skoro tutaj się respię przy wejściu. No, ale tak jak powiedziałem, jak coś, no głównie się rozmawiać z dziewczyną po to, żeby z nią pogadać, poznać ją i tak dalej, nie? Myślę, że lepiej jakieś wyjście niż ten, bo to... Poza tym pamiętaj, niektóre dziewczyny mogą uznać, że kino to nie jest randka na przykład. I co wtedy? Ty jesteś przyjacielem, forever. I tyle.
i stoisz w tym, nic nie zrobisz. Ja idę gościa skasować po prostu. Kino jest takie niezobowiązujące, takie jak do kina to można z każdym pójść, z kolegą można pójść. To, że idzie z kolegą, nie znaczy, że od razu bierz dupę, prawda, Nexus? No nie, no chyba nie. No właśnie, chyba. No chyba, wiadomo. Uwaga, aimshot, uwaga! Skasowałem go. Ja tu z niedźwiedziem idę. Nieprawda, jestem w tyłu. Podszywaniec. No, gdzieś tu na dole jest, stary. Chwileczkę, moment. Uno momentu, bo tutaj walczymy. Ja się sam zabiłem. Tu mamy. Ty wyobraź sobie, co to był friendly fire w WoWie, nie? No, to tutaj, jak tutaj. Powinni takiego brawla zrobić. Obiad po kinie? No, obiad po kinie to jest moim zdaniem spoko opcja, tak jest szczerze mówiąc. Mam problem z moją obecną dziewczyną, niby ją kocham, ale mieszkamy od siebie 121 km, widujemy się 2-3 razy w miesiącu. Mam trochę dosyć, ponieważ ona na okrągło pali kilka razy, zdarzyło się, że jarała trawę. Zawsze mnie to denerwuje, kiedy spytałem się, co by było, gdybym w nią zero powiedziała, że się zabije. Ona jest z tego zdolna, co mam robić. Ja jestem złym człowiekiem, ale nie. Czy wiesz, no, to też z jednej strony. No, dużo się też mówi czasami, no, tak bądźmy też szczerzy, nie? Ale no ja powiem ci, związek na odległość to trochę jest przerąbana sprawa. Czekaj, gdzie ja jestem, what the fuck? O, przeteleportowało nas gdzieś tutaj. W każdym razie ten. No związek na odległość to przerąbana sprawa. Zresztą, no mówię, no ja mieszkałem w Gorzowie, Marta w Poznaniu, no to też tam 100 kilosów chyba jest trochę, tam nie wiem ile dokładnie. I szczerze mówiąc, no to jest trochę przerąbanie, tak? To raz. Ale idzie to przeżyć. Ja też idzie miałem związek na odległość i mój związek po prostu nie jestem. On upadł nie dlatego, żebyśmy na odległość, tylko z innych powodów, więc to idzie przeżyć, tylko trzeba mieć dużo samozaparcia i pomysł. Tak, a najgorsze, znaczy najgorsze jak się nie dogadujecie troszkę też, nie? No dokładnie, to jest, ale to jest trochę słabe. Z jej strony na pewno, znaczy bo moim zdaniem związek to też jest takie troszeczkę. Niestety, no trzeba się pogodzić na kompromisy, no. Jakby, no, musicie we dwójkę żyć, no, pięknie jest, jak możecie sobie żyć razem, nie? I lubicie rzeczy takie, jakie lubicie i tak dalej, więc jest spoko. Gorzej, jak żadna ze stron nie idzie na żaden kompromis, jakby to działa na taki, moim zdaniem, jeżeli na przykład, powiedzmy, ona coś od ciebie wymaga, to ona też musi być zdolna do tego, żeby zrozumieć, że ty też coś od niej wymagasz. Bo taki mądry. Tak, no prosta sprawa, no prosta jak cep, nie? Kurde, ale umieramy te szmaty. Za dużo świnków tu się pojawiło. Za dużo o zrozumieniu, za mało bicia DPS-u. Dokładnie. No. Więc no nie wiem, no znaczy to nie ma czegoś takiego jak powiem jakbyś ci co zrobić. Blokował jeszcze mojego super przyjaciela, kolegę Hanna Van Dorma, to byłoby miło. Chciałbym, stary, ale ja też jestem zablokowany w tego. A tu blokuje. Jezu, te świnki. To jest naprawdę Vanilla Experience. Prawdziwy Vanilla Experience. Jezu, no nie da się nic zrobić. No dokładnie. Więc po prostu, no jedyne co mogę ci poradzić to rozmowa po prostu. Szczera rozmowa, no ale to musisz po prostu ty to dobrze podejść i tyle, nie? Jezu, jest, czy to są te świnki, kurde. Weź ty to zabij, kurde. Next Dungeon, stary, jeszcze zaraz Next Dungeon będzie, szybko lucik wziąć. Agility requires. What the fuck? Co to jest? Wind task. Enter, attack damage. Może nie, tego nie mogę. Kurczę, what the fuck? Nie mogę wziąć. Dire Maw, Scarab Monaster. Black Rock Mountain! Nie, Scarab Monaster! Kurde, stary, wybrałem Black Rock. Jestem twoim strzelcem! A to jest ta długa, duża hala, stary. Ta z Taurisanem? Chyba ta z tą bramą taką. A nie, czekaj, tak, zobacz, że tu są ten. Spoko. Tak jest pewna dziewczyna, z którą tak trochę kręcę w pewnych sytuacjach, gdy mój przygłupi kolega hejtuje mnie, to ona mówi, że nie ma się. Czekaj, że ma się ogarnąć i staje po mojej stronie, lub zdarzyło się kilka razy, że usłyszałem, że ona chciała mnie do pewnych rzeczy odwieźć cichym głosem, słodkim głosem. Czy to dobrze? Wcale to nie oznacza nic. Po prostu możliwe, że jest typową dziewczyną i jest miła. No, dziewczyny tak mówią. Nie napalajcie się, bo to wcale może. To możecie się tym przejechać po prostu. Chociaż to wiesz, często jest tak, że
że wiesz, że tak trochę trudno czasem rozpoznać, czy cię lubi, czy cię nie lubi, nie? Czy to rzeczywiście coś jest z tego? Wiesz, to jest taki śmieszny moment, kiedy ty sobie myślisz, nie? Tyle, jak mówi ci, że nie, no to mówisz, że to do widzenia. No wiesz, no też nie można być takim creepem, no co? Ej, bo jesteśmy nie ze sobą? Tak prosto, nie tak prosto z mózgu, że jesteśmy ze sobą, tylko takie zapytać się, czy coś będzie z tego, czy w ogóle coś się dzieje. Moim zdaniem zbyt stary taki jest bezpośrednio. Ale no bo nie od razu, tylko po kilku spotkaniach. Jeżeli się zgodzi jesteś na pierwsze niedelikatny, spotkanie, drugie... No to będę marnował czas, tak? Jestem zajętym youtuberem, człowiekiem. Mam swoje tutaj, kurczę... Wielkie plany YouTube'owe, zrobienia YouTube'a, będę marnował czas, prawda? No nie! Wiesz, ty wiesz, z jednej strony dziewczyna, która się tą interesuje, to jest, wiesz, normalna sprawa, nie? Gdzieś tam, może tak być, że coś tam jest. Też często, na przykład jak ona ci się podoba, no to też możesz sobie wyolbrzymiać często takie różne efekty, więc może też się zdarzyć. So, trudno też tak na odległość opisać tą sytuację, co dokładnie zrobi, bo się nie da po prostu, nie? Ale, no... Samiec alfa wśród stada. O! Chloroformu używa. Dokładnie. Przepraszam. Co mam zrobić? Próbuję zarywać się do dawnej koleżanki ze szkoły, ale ona ma chłopaka i trochę zlewa mnie w rozmowach na Facebooku i jakąś spotkanie. Wiesz, jakąś wymówkę, dlatego traktuje mnie jak dobrego kolegę. Stary, zacznijmy od tego, że jak... Jak ma chłopaka, to jest święta i nie można iść. Jak stary, jak ma chłopaka, to ty stary, kurwa... Musisz z dala... Męskie zasady, reguły stary, nie to łamać. Nieładnie, jest bardzo nieładnie. Pisuar przerwy, zarezerwowane nie tykam. Koniec, kropka, nie ma dyskusji. Tak, nie. Nieważne czy się podoba. Zresztą miałem niedawno taką sytuację, gdzie znajomy też... Była znajoma, obydwie osoby były znajomymi. Była znajoma, która gdzieś tam była w związku, ale tak wiesz, tak. Coś tam się już ten... No i też był kolega, który po prostu mi wprost powiedział, że i ta mi się podoba, nie? Ja mówię, stary, tak od razu powiedziałem, nie. Nie i tyle, słuchaj, jeżeli spoko, tam coś, koniec, to spoko, możesz się bawić, nie? Ale w trakcie nie, w trakcie to jest najgorsza rzecz na ziemi, jaką można zrobić, bo to jest po prostu czerąbawszy, no, no można... Wrzucenie się, że tak powiem, na padlinę, które pozostanie po, to też jest takie. No też, bo... ja też jednak taką mam dżentelmeńską zasadę, chociaż nie wiem, wiesz co, możliwe, że jesteśmy młodzi i głupi, wiesz? Nie powinno się, moim głupi, zdaniem, tak z mojego widzenia, jak jest jakaś dziewczyna, która dopiero co zerwała z chłopakiem jakimś, to nie powinno się od razu dojść, ale wiesz dlaczego, nie? Bo to nie tylko, że dla ciebie, to wiesz, dla ciebie to jest fajna okazja z jednej strony, ale można sobie trochę krzywdy wyrządzić, bo tak naprawdę, wiesz, dziewczyna w takim amoku, ona tak może to powiem, po prostu, może na ciebie polecieć tylko dlatego, żeby z kimś być, bo jest ten tak, moment, a później będą problemy, nie? Później będą problemy i to bardzo dużo. Że tak naprawdę to tutaj naprawdę przeszły, nic nie ma. I tak dalej, wiesz, teoretycznie w tej dziewczynie może się temu wysłużyć, tak jak ja. Że potem będzie ci mówić, że jak się budzi codziennie i cię widzi, to ma ochotę zmiotować na przykład. Sorry, nie. Czuję, że to jest taka prawdziwa historia. Akurat nie moja, ale mogę ci powiedzieć historię mojego kolegi. Stary, ja wiem stary, kolegi, tak. No. Nie, naprawdę, ja nie miałem aż tylu dziewczyn, żeby czegoś takiego doświadczyć. Patrz, tu jest brama chyba. A nie wiem czy to... A dobra, czekaj, bo tu w rogach tak trzeba zapalić te znicze. To jest duży szczeblę wydarny. Zapalmy zniczku pamięci poległych. Mówiła, że ma 18 lat. She said she was 18. Sklep komputerowy w Polsce, który polecam, Morele.net. Ja zawsze tam kupuję wszystko, to już nawet nie płacą mi, ale lubię. Już nie płacą? Nie płacili? Nie. Znaczy nie płacą mi ogólnie. To ja powiedziałem tak, stary? Na moralkach. No. Nie, mój pierwszy komputer, jak tam do YouTube'owania i tak dalej, kupowałem to też tam. No, ja wszystko z moralków kupiłem. Nawet tę legendarną kość ramu, którą kazałeś mi wyciągnąć, bo mi wyrobiła bezkrycie. To stary, kości ram, stary, nie wytrzymałem z tym swoją kością. Ostatnio gadałem z kolegą i tam kolega mówi, o, tam bluescreeny mam ostatnio, nie wiem co się dzieje, a ja mówię, stary, a ile masz kości ramu? Jest. Bo ja wiem, że nie może być nieparzysta. Jest. A skąd ty wiesz? A bo jestem mądry i wiem, na przykład. Wcale mi Nexus nie powiedział. Jaki stary ten.
A co w sytuacji, w której po jakimś czasie są się delikatnie wypalasz w związku i siostra twojej dziewczyny podoba ci się obecnie dużo bardziej, dogadujesz się z nią? No, jesteś infantylny, młody i głupi. I tyle, no. Nie ma czegoś takiego wypalić. Znaczy, powiem ci tak, gdyby nie ta druga część, kurwa, że siostra... No, no to, tak. Kurwa, zepsułeś pytanie, stary. Strasznie każdy zepsułeś pytanie. Związek się to było wypala, fajne pytanie. Się o niego nie dba. To było takie głupie, znaczy pytanie zrujnowane tą ostatnią częścią. Znaczy może prawdziwa, ale ten... Ale no powiedz, jak moim zdaniem... Chyba, że się związek wypala, jeżeli od niego nie dbasz po prostu. Znaczy jeżeli od niego dbasz, to nie się nie wypali. Znaczy wiesz, no różnie bywa, no czasem po prostu, wiesz, po czasie możesz, wiesz, być osobą, która jednak nie odpowiada tobie, wiesz, zachowania jakieś gdzieś tam mogą być. Tak. To co w pierwszej kolejności w ogóle cię przyciągnęło do tej osoby, co cycki? No tak na logikę, no. No różnie bywa, nie? No różnie bywa, no. Cycki twarz. Kurde stary, ale te tutaj. O Jezu, co się dzieje. Spoko. A tu zabijam te ady. Ja zawsze trochę śmieszyło, bo mimo wszystko ludzie trochę tak za bardzo patrzą na takie pierdoły i potem tak mija kilka miesięcy, to na takiego kolegę, to nie będę mówił z Niku, ale tam z nim często grywam, to on nigdy nie był w dłuższym związku niż tam, kurczę, 2-3 miesiące, nie? To taki najdłuższy jego związek. To co w ogóle za związki? Dla mnie związek to jest jak już wytrzymasz 2 lata przynajmniej. To już mam, że to... No. O Jezu, pojawił się ten. Dagran Taurisa. To jest, kurczę, związek. A jak po 2 latach zaczyna się rzeczywiście coś tam zaczyna powoli tak, że się wypalać, to jest normalne. I trzeba zrobić po prostu coś. Znaczy powiem tak, no nigdy nie będzie tak, jak jest w związku, wiesz, na nowym, nie? No dlatego na przykład często jest tak, ja na przykład nie rozumiem chociażby dziewczyn, czasami jest takie coś, że po prostu wiesz, że to już nie jest to samo, no, i tak moje dalej. I wiesz, i koleżanki mają, tak, ale to wiesz, też można się śmiać, ale tak po prostu jest. Tak jest. Ale to jest po prostu tak, że po prostu związek czasami przechodzi przez takie ten i już wiesz, czasami jest przyzwyczajenie i moim zdaniem może są jakieś wyjątki, coś tak, ale nie ma związku, który po prostu jest taki idealny, że zawsze jest po prostu jakieś takie super, najlepsze, mega uczucie. No nie, no po prostu czasem po prostu jest się znudzisz, czasem ten, ale moim zdaniem trochę tak. A jest lutować bossa trzeba. Zastanawiam się, coś, atak, agility, intelligent strength, what the fuck? Chwila, co tu mamy? Royal Scepter. Attack, damage, health, mana, intelligence. Kurde, nic nie ma ciekawego, to sobie wezmę najwyżej. Wezmę to. Z racji tego, że jestem pewnie starszy niż większość widzów, tutaj proponuję wam, panowie, jedną dobrą metodę na sprawdzenie, czy dziewczyna jest zainteresowana po pierwszym spotkaniu, ma ochotę na jakieś kolejne. Gdy przyjdzie pora płacenia, zaproponujcie, że zapłacicie teraz, a ona następnym razem. Jeśli nie będzie chciała więcej spotkać, to będzie chciała płacić za siebie. Nie, jeśli nie, a to takie nie jest, ten, nie, też nie do końca. Nie ale, do końca, ale, bo znaczy coś tak, może w tym być, no wiesz, takie też można wymacać mniej więcej tę sytuację troszeczkę. Czy, nie, ta, ja widziałem w swojej życiu takie dziewczyny, że wiesz, że kilka razy na spotkanie się spotkać, a i tak nic z tego, po prostu takie, no bo tyle, nie? Że to się spotkaliście. Nawet ten kolega, który pamiętam, co miał te takie związki po 2-3 miesiące, no to on tak też kilka razy się spotykał z jakąś tam dziewczyną i wiesz, niby myślał, a na końcu się okazało, że nie. A ta dziewczyna potem się uaktywniła, jak on znalazł swoją dziewczynę nową, nie? To nagle jej się przypomniał, że a może jedna. No tak, to ludzie tacy są. Świnie są trochę takie. Mnie osobiście wnerwia jedna para, nie zazdro, bo mam dziewczynę i taki chłopak leci na dupę, a dziewczyna na hajs, bo rodzice, kolegi są dość zamożni i ciągle... Skrajności, słuchajcie. Wiesz, pamiętajcie, że jesteśmy wszyscy jeszcze młodzi, ja nie mówię, że ja jestem stary, my jesteśmy wszyscy młodzi. Mnie trochę życie przyspieszyło, że tak to powiem, z różnych względów, można powiedzieć. Nie mówię, że żałuję, bo mnie dużo, bo mnie ten, no wiesz, trochę życie uczy, stary. Ale ze względu chociażby na rodzinę musiałem troszeczkę szybciej wydoroślać z jednej strony. Zresztą takie, kurde, też gadanie, nie? Że na przykład musi mieć tyle lat, żeby być dorosły. Nie? Tego na przykład nie jestem wiecznym dzieckiem. Też mam takie, o Jezu, ale ten pomp jest mocny. No. To nie jest boss, to jest jakiś Iron Bark Protector. My bar. Nie, my bar. Nie, my bar. Rok. Ten bar. Shit. Ja się tym zajmę. Jezu, nie wytrzymam. Aimshot. Boom. Biegną. Aoi. Poszło! Jeb, sobie też to nie. Jezus! Ale cię
Healer jest bezużyteczny. Where's my healer? What the fuck? Zero, on tylko banany kupił w tej rozgrywce. On bananami chce ich pozabijać. Jak poznałem Martę? Martę poznałem Na YouTubie. Na YouTubie. A nie w Wowie? Słucham? Nie w Wowie? Nie, ona kiedyś były takie pozdrowienia, Rok robił na wakacje. Można było wysłać swoje pozdrowienia tam do jego vloga na sam początek. I ona kiedyś wysłała i proszę. I napisałem do niej, ale znaczy to nie było tak na zasadzie, że ja pisałem do niej, że już od razu stulejasz i kurde, chodź się ruchać. Tylko, nie, tylko kwestia jest taka, że po prostu no, to już wyszło. Tak zawsze jest. Powiem ci tak, ja zawsze powtarzam, że w naszym związku ten... Ja jestem poszkodowany w tym wszystkim, stary. Ja tak to nazywam, stary. Bo ja byłem prawdopodobnie ostatnią osobą, która wie o tym, że jesteśmy razem. Tak? No, znaczy, tak. Bo ja jestem grzecznym chłopcem, stary, i nigdy nie miałem jakichś takich, wiesz... Mimo, że Marta dawała mi takie znaki, stary, ja byłem takim, kurwa, takim... Jezu, jak ja sobie przypominam siebie, wtedy to było takie strasznie okłe. Znaki. To jakie to były znaki? Siebie sprzed wiadomości, że będziesz miał córkę, a teraz siebie. No, pierwsze dni to były bardzo trudne, jeżeli chodzi o mnie. I wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś jest gotowy na to, żeby mieć dziecko, to nikt nie jest nigdy gotowy, od razu wam powiem. To nie jest coś takiego, na co można się przygotować. Ja przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie byłem tak zdruzgotany tym, że po prostu, wiecie, tak troszeczkę samolubne myślenie z jednej strony. Takie żarty mi się teraz do głowy przychodzą, ale nie mogę, nie mogę. No mów sobie. Nie. Ale przecież to mnie kompletnie, wiesz, nie ten. Nie. To trzeba było wyciągnąć szybciej czy coś? Nie. Nie wolno, bo nie, złe, to są złe żarty, trzeba się tego wyzbyć, jestem dobrym niedźwiedziem, już nie. Stary, wierzę mnie to tam tak. Ale tam może widzieć niektóre głosy, więc nie, potem będą mówić, że jestem złym człowiekiem, nie. Macie planie wizerunku, nie wiem, bardzo ładnie się hamować. Koniec, nie będę, trzeba się umieć hamować, to jest czy golenie jest pożądane przez kobiety? Stary, dobrym człowiekiem. Co ci mogę powiedzieć, stary, no? Kiedyś mój taki bardzo dobry kolega, Flamey, powiedział, że jak idziecie już na jakąś randkę albo na coś, albo, no może nie na randkę, albo na jakieś gdzieś tam coś z kobietą i tak dalej, to kurde, no, ogól jajka, stary, po prostu, no, nigdy nie wiesz, co się stanie. Ale Boże, fuj, Nexus, fuj! Ogól po prostu jajka, stary, a ja po prostu. Jestem człowiekiem na tyle, może nie nazywam się człowiekiem mega religijnym, ale na tyle wierzącym, że uważam, że kurczę, no, jednak to już jest takie, wiesz, to już jest takie ostateczne, to... Ogól jajka, do tego, stary, to... Nie. Po prostu tyle, no po prostu... Nie, warto, fuj. No nigdy, nie znasz dnia i godziny, słuchaj. Obrzydzasz mnie teraz. Nawet jak masz dziewczynę, nie znasz dnia i godziny, ale nie chcesz po prostu, wiesz, tam... Zawsze mi ogromne nie chcesz robić jajka, Flamey 2000 tam ileś. No. Flamey przed nim by ci powiedział, on to tak ładnie ubiera w słowo. Boże. Brak tanka bardzo nas boli, zauważyłeś to? Coraz bardziej. No. Jest przerąbawszy. Spoko, dobiegliśmy do ciał. Za chwilę nam się ekwipunek zepsuje. Czas ruszać. A co byś zrobił w sytuacji, w której jesteś w związku od kilku lat, ale po pewnym czasie czujesz, że to nie to? Zaczynasz zakochiwać się w starszym bracie swojej dziewczyny, ale boisz się, kurwa, ale... Stary, to powiem ci, to jest tak dobrze zapowiadające się pytanie, które jest po prostu rujnowane tak szybko. Wiesz, ja ze swoją dziewczyną jestem już 2 lata i pierwszy miesiąc tak na zasadzie koledzy się spotykaliśmy, nareszcie nie umiem się... Ludzie szybko wybaczą, więc jak ona mnie denerwuje, to się nie obrażałem i dzięki temu tyle z nim jestem. Moim zdaniem nie ma co nic nas takich ciągać. Ludzie mają często w ogóle tak spaczoną wizję związków przez te wszystkie filmy i wszystko inne, że to się nie dzieje. Związek to nie jest kutwa... Wydaje mi się, że to też... Patrzysz na kobietę i... I tak przez 30 lat... Ja ci powiem, że wiesz, to też social media też robią, wiesz, moim zdaniem życie, wiesz, ja zawsze mówiłem, że życie przyspiesza, stary, życie przyspiesza jak pojebane, stary. I po prostu ludziom się zaczynasz szukać wrażeń, stary, ty wiesz, pomyśl sobie, że dzisiaj przetwarzasz tyle informacji, co kurde jakieś tam 100 czy 200 lat temu, kurde, w rok tyle nie przetworzyli informacji, co ty w jeden dzień czy pamiętasz. Ale uwaga, niedawno zmarł taki profesor.
pamiętam jego nazwiska, ale taki bardzo, bardzo szanowany profesor. On się zajmował badaniem mózgu pod względem historycznym. I co wyszło? Wyszło na to, że ludzie z okresu na przykład takiego epoki kamienia łupanego, czy ogólnie epoki brązu, oni byli średnio inteligentniejsi niż my obecnie. Dlaczego? Bo wtedy, w tamtych czasach, no bo patrz, jakby ktoś ci kazał w tym momencie, nie? Dałby ci kamień i powiedział, zrób z tego kamienia włócznie. Zrobiłbyś? No, teoretycznie no, wiesz, może, tak, żeby to było wszystko ładnie określone tak równo, bo to wszystko, co oni tam zrobili, te wszystkie takie roty, to tam się zrobiło, one są idealnie równe. No, nie, żadnych, żadnych urządzeń. Znaczy ja osobiście no, myślę, że może... Kazałbyś ci zrobić odlewkę brązu. Zrobiłbyś? Tak, bez żadnych tych, tak po prostu. No, znaczy wiesz, no to też te pomyśl sobie, że nie każdy umiał to kiedyś, nie? Tak, i właśnie dlatego tam to kiedyś to... Ale wiesz, no to teraz... No wiesz, no z jednej strony to tak samo można powiedzieć, dobra, to weź zrób mi procesor stary, tam wiesz, no, parę nanometrów, nie? No dokładnie, ale my widzimy w takich czasach, że... Jak to powiedzieć? To jest na zasadzie po prostu dopasować, nie? To, co kiedyś było odlewką brązu, dzisiaj to jest, wiesz, tworzenie tam nanometrowych tych. No nie? Tylko, że właśnie to zrozumiałem, bo na początku, dlaczego wymyślono odlewkę brązu? Bo nie każdy radził sobie z tworzeniem z kamieni, tak, to było trudne, tylko najlepsi potrafili, no to potem wymyślić właśnie te odlewanie brązu i tak dalej, to w ogóle przykumanie żelaza, no bo żeby większa ilość ludzi, czyli tych słabszych, mniej utalentowanych, miała do tego dostęp. Innymi słowy, technologia służy nam nie po to, żeby rozwijać ludzkość, tylko pomaga nam w tych rzeczach, w których my nie dajemy sobie rady. I mamy teraz taką technologię, która wyręcza nas we wszystkim, a kiedyś tego nie było. I kiedyś przeciętny człowiek musiał być inteligentniejszy. Bardziej wiesz, no, z umiejętności manualne musiały być o wiele większe, nie? Coś w tym jest, nie? No tak było. To nie jest informacja ode mnie, tylko od mojego kolegi historyka. On mi tak właśnie powiedział taką ciekawostkę, że pod względem właśnie tam badali te mózgi, wyszło na to, że obecnie my jesteśmy głupsi, cały przeciętny człowiek obecnie jest głupszy od człowieka, który żył tam ileś tam tysięcy lat temu, no bo kiedyś oni musieli mieć te umiejętności, żeby przetrwać. Nie każdy, bo te wszystkie takie te odlewki, brąz, właśnie te wszystkie takie rzeczy, które decydowały o tym, że oni tam jakoś egzystowali, czyli te, nie wiem, właśnie te łupanie z tego kamienia, tak, że tak odbywali ten kamień, żeby to było idealnie równe, no to kiedyś potrafiły nieliczni, to takie elita elit i to jeszcze szlifowali te umiejętności przez tam tysiące lat, tam przekazywali w ogóle, nie wiem, tysiące lat, dziesiątki lat szlifowali umiejętności, byli mistrzami w swoim takimi, nie wiem, wybitnymi jednostkami i te wybitne jednostki ruszyły te cywilizacje dalej, a reszta... No, w sumie, bardzo mądry stream. Tak powracając tylko na chwileczkę, tak, bo to ja tak opowiedziałem o tym, że życie przyspiesza, no bo życie przyspiesza, no stary, no i tak jest po prostu, wiesz, to jest na zawój po prostu, gdzie ludzie się po prostu w tych social mediach tym wszystkim gubią po prostu, moim zdaniem. Natomiast co chciałem powiedzieć, to że... Po prostu, ktoś tam się zapytał, co pomogło mi ten, bo mówi, że byłem zdruzgotany. Znaczy zdruzgotany byłem, no bo wiecie, tak jak sobie pomyślcie, no ja nie byłem gotowy, ja wiedziałem o tym, że nie jestem gotowy i się strasznie bałem, no to jest normalna rzecz, nie? Ale po prostu z czasem jakoś zaczęło się to rozumieć, przynajmniej ja zacząłem rozumieć, co się w tym momencie dzieje. I po jakimś czasie, wiecie, się wybudza człowiek z takiego dziwnego stanu w sumie. No i ja też, jak się urodziło dziecko, to dopiero wtedy zacząłem powoli rozumieć coś, co się dzieje i im bardziej ono jest świadome, tym bardziej ja sobie uświadamiam tak naprawdę, jaki to jest skarb i że w życiu człowieka to jest jeden z najważniejszych momentów i to naprawdę to jest taki pierwszy raz, gdy sobie zdajesz sprawę, wiesz, tak jakby szukasz celów w życiu, nie? Masz jakieś tam studia i tak dalej, pogoń, ale to jest to, stary, to jest ten moment, w którym ty sobie tak zdajesz, że już żyjesz nie tylko dla siebie, żeby wiesz, sobie kurwa spełniać jakieś swoje ten, tylko robisz to też dla kogoś innego i wiesz, że ten ktoś jest dla ciebie na tyle ważny, że po prostu chcesz tej osobie z jednej strony zaimponować pod takim względem, żeby wiesz, żeby ona była ze mnie dumna później w przyszłości, nie? Gdzieś tam, a teraz mówisz o swoim dziecku. Tak. No i właśnie to gdzieś tam się przełamało we mnie powoli, ale... No mi się wydaje, że to też takie coś, to teraz mówisz, też powinieneś iść do tej żony, czy tam wybranki serca. Pewnie tak samo. Tak jest. Ja tak w sumie często mam. Tak jest. I miałem, jak tak miałem, to w sumie... I może będę brzmiał jakiś stary pryk, ale dla mnie celem życia nie było przeżycie, jak lewak, jak to mówił pan Korwin, tylko właśnie moim takim jednym z marzeń było po prostu założyć rodzinę. I to jest takie moje mieć rodzinę. Nie, mi też często mówią, że mam mentalność 60-letniego dziadka, więc...
wiem, o co chodzi po prostu. No, są priorytety, mm-hmm. no są jakieś priorytety i dla niektórych to jest wódeczka w klubie z kolegami. Nie mówię, że to źle, nie mówię, że to źle. A ja mówię, że to źle. Znaczy, to moje wyobrażenia, ja po prostu uważam, że jeżeli ktoś... Znaczy, wiadomo, ja nie będę komuś w życie wchodził, nie? O to chodzi, tylko po prostu... Jeżeli ktoś ma już tam ileś lat, tak? I dalej dla niego priorytetem, nie wiem, tam ma 24 lata przykładowo. I dla niego dalej priorytetem jest ta wódeczka z kolegami tylko i wyłącznie. I żadnych perspektyw, to trochę tak lipa dla mnie, tak patrząc. Nie, żebym... No, no nie chcę tutaj, że raz go hejtuję, tę osobę, ale no dla mnie trochę lipa, że nie widzi tego, że w sumie życie polega na czymś więcej, że jednak to... Ja się człowiek wybawi z jednej strony, może. Nie wiem. No, jaka była reakcja, jak dowiedziałem się, że będzie ten, że to będzie córka? Powiem ci, że teraz to już naprawdę nie ma znaczenia. Wcześniej myślałem, że to jakiś ten... Jak już to chciałem mieć syna, szczerze mówiąc. A ja chciałem mieć zawsze córeczkę. Ale ja ci powiem, że wiesz, że dopiero teraz zrozumiałem, że tak naprawdę niezależnie co to jest, jaka płeć miała być, to i tak zawsze po prostu jest, byłbym zadowolony teraz. Ale ogólnie to też muszę powiedzieć, że też jestem naprawdę zadowolony. Jest jak jest, po prostu nie chciałbym, żeby było inaczej, po prostu jest dobrze teraz, tak. A pamiętam, jak tego pierwszego bratanka się doczekałem, to tak zostawili mnie, taki Michał, zostawili mnie z tym bratankiem, tak tego ja nigdy wcześniej dziecka, to w sumie tak blisko dziecka to w ogóle nie byłem, nie? No, jakby to dziwnie brzmiało, tak leży to dziecko i tak oni tam chyba dobrze tam gadać do kuchni, a tak siedzę tak w pokoju, tak mówię, pilnuj. I tak leży. Jak nie patrzę z tego wózeczka. Ja tak się to dziecko masz mówię takie. Co się tak patrzysz? Przestań się na nie patrzeć. Ja się tym zajmę. Czego? No to cieszysz tę twarz. Nie ciesz tej twarzy. No przestań cieszyć tę twarz! No dlaczego? No przestań cieszyć tę twarz. No i nie zanim się obejrzałem, zacząłem to dziecko trzymać na rękę. What? No. Złamało mnie, po prostu mnie złamało. Już stary, mi zawsze mama mówiła, ja też wypierałem tego, że mam podejście do dzieci, ja teraz dopiero widzę, że coś w tym moim, w tej mojej głowie jest, że jakoś tak, że podejście do dzieci mam. No. Trudno tak mówić o sobie, wiesz, o ja jestem dobry w tym, bo znaczy, wiesz, człowiek jest najlepszy w mówieniu, że jest w czymś najlepszy. Mhm. Ale to po prostu są słowa, że tak wszystkie dziewczyny mówią, że jestem najlepszy w łóżku. No, powiedział niedźwiedź. Wszystkie nigdy. Zero. Cóż, u mnie w rodzinie jest takie coś, że ważne, żeby urodził się zdrowy. Tak, i powiem ci, że zaczynam doceniać to. Mówię, co 20-letni chłopak może wiedzieć tak naprawdę o takich sprawach? Więc ja też dopiero się nauczyłem tego wszystkiego, nie? A ci powiem, ja już dawno miałem takie przemyślenie, że jakbym chciał mieć, jakbym miał dziecko, to w sumie takim jednym z moich największych lęków to właśnie, że to dziecko się urodzi jakieś takie... Znaczy, ale no, też to, miałem i tak bym wychował, pomysły, nie? Ale... Bo wszystko się może zdać, bo to nie jest tak, że masz na to duży wpływ, nie? No nie masz. Masz, ale nie w niektórych sytuacjach nie. I co wtedy? I taka lipa, no kurczę, no nie żeby coś z tym dzieckiem zaraz robić, że kurczę, że ze skały zbuczył rzucę jakieś wsparcie, ale... Leonidas. No ale, właśnie Leonidas. Ale no jednak taki... No jest takie, ja dlatego dziś po prostu staram się też o tym nie myśleć, chociaż cieszę się, że jest jak jest naprawdę. Zdrowe dziecko to jest naprawdę cud. Dajesz sobie w płuco? Czy ja palę? Nie palę, nic kompletnie, jestem bardzo dużym przeciwnikiem palenia. Ja też. I to palenia w jakiejkolwiek formie, czy to jest jakieś tam... Tak sam? Jakieś fajki wodne i tak dalej, to ci może mówić, że to jest dobre, zdrowe. Marta pali, nie popieram, ale wiem, też nauczyłem się z doświadczenia, że nie można palaczowi mówić, że to jest złe. Bo palacza to nie obchodzi. Spalmy ich na stosie. Nie, serio, jak ja mówię Marcie, to Marta się bardziej wkurwia i denerwuje i na przykład ja mówię, Marta, wiesz, że ty tam krzywdzisz siebie i dziecko. Palacza to nie obchodzi. Palacza to nie obchodzi i no, nic z tym nie zrobisz, no po prostu, a jak będziesz tak naprawdę coś mówił na ten temat, to po prostu będziesz rozdrapywał rany i to już nawet nie na Marcie się przekonałem, tylko bardziej przekonałem się na mojej mamie, która też zawsze miała wyjebane. Paliła, ja nie palę, jestem jedynym niepalącym, w sumie mój tata też nie palił, ale na przykład mój brat, który jest ode mnie młodszy o 5 lat, to już palił, kurde, już popalał przez to, że na przykład... Miał przykład taki. Rodzice ci tam pilnowali, żebyś przypadkiem tam nie zajarał? Nie, kiedyś miałem taką sytuację, gdzie nie wiem ile miałem lat, może 9, 10. Ja dużo na wieś jeździłem do mojego stryjka, tam ogólnie do rodziny tam na wieś. Była taka wieś, gdzie jest po prostu jedna droga i po lewej i po prawej stronie są stare domki i tyle. Taka wieś, taka typowa. Wiesz, i tam raz mi stryjek po prostu papierosa dał. Po prostu ja masz spróbować, bo zawsze byłem zafascynowany, bo wszyscy to robili, nie? Wiesz jak to dziecko tak myśli.
wiesz, zaciągnąłem się, kurde, wiesz, włożyłem to do gęby i kurde, nie, i po prostu, wiesz, zakaszlałem się, kurde, niedobrze mi się zrobiło. I jeszcze na dodatek była później taka sytuacja, że no, ja byłem troszeczkę mniejszy i na przykład mój właśnie wujek przez przypadek mnie tam w policzek przypalił tym i powiedział mnie. Zresztą ja po prostu jestem w stanie zrozumieć, jakby mój mózg rozumie, że po co ja mam płacić pieniądze za coś, co mnie po prostu i ludzi w moim otoczeniu dotruje. No dotruje, no to jest, no, mówmy rzeczy po imieniu, tak? No truje i tyle. No chyba, że ktoś ten... Ja widzę pozytywne aspekty palenia, chociażby, nie wiem, aspekt socjalny, że można wyjść, porozmawiać z kimś czy coś. No, albo jakoś, nie wiem, odstresować się chociażby. Ale moim zdaniem, no, cena jest tego nie warta, nie? Chociażby gdzieś tam względem na dzieci czy tak, czy coś. Nigdy nie paliłem, nigdy nie chcę palić. Moja rodzina wszystko paliła. Ojciec, moja matka, ale oni zawsze mi mówili, że to jest największe, że nie wolno. No ale palili, nie? I to jest... Ale palili, nie? No i właśnie ja to jest ja ten. Moja mama tak samo. Powinna rzucić, że się wykończy i wnuków może nie doczekać, ona... A, tam jak mnie... No coś trzeba umrzeć. No coś trzeba umrzeć, ja bym tak włapszczelił. No jak pan Bóg mi weźmie, to nie weźmie. Tamte. No i taka rozmowa. A ojciec rzucił. W końcu. Po wielu latach. Dobiją. Ja mówię, ja już stara jestem, że rzucisz, to jest dla mnie. Czytasz książki jakieś? Czy ja czytam jakieś książki? No, ktoś zadał nam takie pytanie ogólnie. Tak, ja czytam fantastyki dużo. Przeczytam ostatnio, znaczy przesłuchałem całego Pana Lodowego Ogrodu. Bardzo macie fajnie. Jakiegoś deala z tym Panem Lodowego Ogrodu? Nie, jest świetny, ja po prostu Marta zaczęła słuchać, znaczy tam, czytać. No cały Jarok zaczął czytać tego Pana Lodowego Ogrodu. Bo Graba kiedyś, pamiętam, bardzo dawno temu Graba kiedyś czytał, a mi o tym Marta opowiedziała i ja tak zobaczyłem, że audiobook jest po prostu, a jechałem, bo jak ja jadę samochodem, lubię sobie puszczać audiobooki, bo przesłuchałem całego Wiedźmina zresztą, na słuchowiskach. Polecam Fonopolis, 10 na 10 najlepsza sprawa. Nie płacą mi, ale to jest świetna sprawa. I po prostu sobie ściągnąłem, słuchałem. Zresztą ten Rozenek czytał, więc mówię, Jezu, jak zajebiście, nie? Świetny koleś, świetny aktor i fajnie przeczytana książka i jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Musisz spróbować, jeżeli lubisz fantastykę. Grzędowicz naprawdę jest naprawdę spoko. Nagle w tym bossie nic nie ma dla mnie, no. A ja mam tarczę jakąś fajną, super. Ciekawe, jaka teraz instancja. W sprawie Pana Lodowego... Tak, tak, ja od razu z miejsca polecam, ale jeszcze będę robił film na ten temat. Zawsze chciałem. Ja powiem szczerze, ja Wiedźmina jak czytałem kiedyś, to było jeszcze jak byłem w liceum. O, są rajdy. Naxxramas, oczywiście. Jak kiedyś czytałem Wiedźmina, to na początku, bo wtedy byłem jeszcze pod wpływem gry, przepraszam, tak? Przeszedłem grę pierwszy raz, ja tak jedynkę. Ja tak no to przeczytałem tego Wiedźmina, było takie, no w sumie fajne. A potem do niego wróciłem i tak zacząłem i też zacząłem interesować się inną fantastyką, innymi książkami i zagranicznych twórców. I tak odkryłem, że to jest takie średnie, ten Wiedźmin. Ja wiem, może teraz mówię herezję, ale dla mnie Wiedźmin taki średniak. Mi się podobał klimat po prostu, wiesz, najbardziej powiem ci... Jakby chodzi, te słuchowiska myślę, że też podkręciły ten klimat, ponieważ no, u mnie to było tak z tymi słuchowiskami, że to wiesz, to masz... Znaczy zresztą mówię, opowiadam o tych słuchowiskach, jak to wygląda, nie? Tak. Że masz po prostu, wiesz, dźwięki i tak dalej, wiesz, jak jesteś w lesie, to słyszysz las i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Naprawdę fajna sprawa. A tak to no mówię, no to jest świetny klimat, po prostu lubię te postaci, lubię to po prostu. Nie mówię, że to jest najlepsze w ogóle na ziemi, bo powiem ci, że przeczytałem chociażby Grzędowicza, nie? I już na przykład, wiesz, bo dla takiego takiego, wiesz, dla masy, nie, dla tłumu, to Wiedźmin to jest, wiesz, jak powiesz na przykład polska fantastyka, no to co pisze ci się dla tłumu? No Wiedźmin oczywiście, że ci idzie na ten, bo tak. A to tylko przez grę, wcześniej tak nie było. No, ale wiesz, no przez grę, no ale widzisz, no jest coś takiego, nie? I weź sobie teraz na przykład, widzisz, no dla mnie teraz na przykład po chociażby, nie mówię, że książka Grzynowicza jest najlepsza czy coś, bo ma wiele zresztą, może nie, że błędów, tylko no jest parę momentów, które mnie zachwycają jakoś. Ale już na przykład chociaż mam, wiesz, jakieś porównanie, nie? Myślę, że trzeba fokusować się na nim. Znaczy, no, Ady też trzeba bić. Trochę. Tak mi się wydaje. To jest AOE może. Cholera, jasno. Kiedy zaczęliście czytać książki po angielsku? Książki po angielsku? Ja nie czytam książek po angielsku. Ja czytam, mogę, ale tylko Boba. Czyli Warcrafta czytam po angielsku. Ja przesłuchałem całego tego Illidana. Po angielsku. Akurat miałem po polsku, po prostu zamówiłem.
Zresztą ostatnio miałem wywiad z tym, rozmawiałem z twórcą, jak on tam się nazywał. Tak? Czy ja ci powiem szczerze, William King, tak? Szczerze powiem, tak średni z niego pisarz. Taki, dla mnie jest okej, okay, no. Ja nie jestem koneserem, wiesz, o to chodzi. Jestem bardziej takim ogółowym, nie? Pratchett ma na wszystko. Marta bardzo lubi Terego Pratchetta. Na przykład nie mówię, że ten, że Idan był zły, bo nie, ale pod względem... Może to była wina tłumaczenia, bo to nie mam porównania, ale jak tak czytałem, to było takie... Takie proste, to było takie mega proste, najprostsze, jak może być, takie były... Tak, akurat, no to taka prostota gdzieś tam uderza. No. Takie, że o, i podniósł on glebie i uderzył, i odwrócił się i uderzył, i odwrócił się znowu i uderzył. Akurat w tym przypadku chociażby... chociażby, wiesz, Sapkowskiego, no to on miał dosyć obrazowe tutaj, wiesz... opis tych walk i tak dalej. Grzynowicz troszeczkę miał gorzej z tym tutaj opisem, ale też było naprawdę w porządku. Gdzie kupiłem i tak dalej? Na audioteka.pl. Bardzo polecam. Ja to większość na telefonie miałem. Na telefonie też dobrze działa. Zresztą jak jesteście w sieci Play, to możecie taniej audiobooki kupować, to od razu powiem. Ale ja nie mam deala żadnego z Play'a. Wiem, że to dziwnie wygląda, ale wierzcie mi, nie mam mordy na tym. Nie powinieneś w ogóle powiedzieć do Piotra, tylko powiedzieć, że będziesz promował, w ogóle zero. Nie masz sobie żywki Ridzona. Jakbym na przykład Play 7 zgłosił, bym powiedział jasne. Mam tą sieć na co dzień, jakoś mi nie wadzi specjalnie. Też mam. Bardzo chętnie mi polecił. Też mam. To Vanilla Experience jest takie mało... No, przegraliśmy, stary. No, ale bijemy go dalej. GG, stary, przerąbali. Ale zobacz, najlepsze staty miałem. Miałem najgorszy. God damn it. Jakiś Paladino, stary.